sam tytulik sięgotek na dyskietkę. No i może troszkę sprostowanie, bo w sumie trochę się zamieszałem w pojęciowości. No, czym jest scrolling, a czym jest scrapping? Scrolling to jest raczej w jakiś sposób metodyczny chodzenie po sieci całej www. Jest to tak, żeby po prostu taki Google mógł sobie wszystko tam zagospodarować i wiedzieć, gdzie co jest. Scrapping to jest bardziej to, o czym ja właściwie powiem, czyli to jest po prostu pozyskiwanie jakichś stron, na przykład do baz danych, ale niekoniecznie z stron internetowych. Ale ten zamiar pojęciowy troszkę wynika z tego, że jak powiem o scrapping, który nie jest scrapping, o którym mówił tutaj kolega, to jest, tak jak widać, po prostu framework, który jest używany, bo można zarówno używać do screen scrapingu, jak i do web crawlingu. Jest to dosyć luźne, jak się zostanie to wykorzystane, więc może tutaj powiedziałem crawling, powinien powiedzieć scrapping, to przepraszam. No ale jadąc dalej, jak wygląda takie? O, fakt, nie zrobiło się ładnie. Trudno. Jakbyście mi wierzyli na słowo, że tutaj są spidery jakieś. Może być wiele, może być jeden. I te spidery tak jak działa KDPT tak naprawdę. Sobie wysyłają jakiegoś requesta, który ma swojego szedulera, do którego można różne opcje wstawiać, żeby odpowiednio tam, jak szeduler, sobie jakieś pomysły wtedy tym prosto nadawał, czy coś w tym stylu. I te właśnie, ten właśnie wysyła request do naszej stronki www. Jest odpowiedź, która wraca do naszego spidera. I on wypływa jakiś tam item, który można sobie zapisać, czy w JSONie, akurat sobie zapisali w JSONie, czy do baski danych, jakkolwiek. No i jak zrobić, żeby szybko się bawić? Tak naprawdę instalacja może być tam przez pipa, z install, czy jakkolwiek. Jest to dosyć nowa rzecz w miarę, jeśli chodzi o to, więc dlaczego miałoby nie być na pip install, nie? Jak to ściągniemy, to praktycznie możemy sobie wpisać Scrapy Project, nasz projekt. Następnie możemy się pobawić, tak jak w Django w ogóle, Scrapy został w dużym stopniu oparty, jeśli chodzi o myślenia na Django, na Django jest do web developmentu, a to jest do crawlingu. Potem sobie dodajemy jakiś spider do naszego folderu spider, zaraz pokażę tą strukturę projektu. Potem Scrapy crawl spider chcemy mieć na outputcie items JSON, typ JSON. No. Jakiś crawling. Zrobiliśmy ten właśnie, zrobiliśmy sobie z tego ten wystartowanie projektu nazwą Google. A to jakieś tam resztę systemy, jakieś tam silki, to jest potrzebne. Jakiś przyczep konfiguracyjny, który na to musimy na tym poziomie wnikać. Tutaj mamy nasz folder z spiderami, który zaraz pokażę. Items, no tak krótko powiem, właśnie to jest nasz jakiś tam relik. Jest to jakiś prosty relik, że nie interesuje nas jakiś szczegół, link, body. Pipeline służy do tego, że jak pamiętacie tą architekturkę, chcielibyśmy sobie, jak już załóżmy, zrobić jakąś walidację, czy to, co zapisujemy, jest OK, czy możemy to wrzucić do bazy danych. A w końcu podam jakiegoś tam linka do MongoDB, jeśli chodzi o bazę danych, to możesz tam wrzucać i właśnie wtedy robimy się implementację Pipelinesa. To ciekawe, no, jakieś tam sekwencje, ale też nie trzeba to teraz wynikać. Pokażę Pipelinesa. Jest sobie spiderek. Jak widzimy, tak naprawdę jak jest
przynajmniej był główny projekt, problem zabawy tego Scrapy, to tak naprawdę to impuls, czyli mniej więcej to, jak chcemy chodzić po takiej naszej stronie. No i na przykład tutaj ról pierwszy to jest view forum follow through, czyli że będziemy sobie chodzić po wszystkich stronach, które mają te view forum i będziemy sobie wchodzić na linki. A następna reguła to view topic, czyli konkretny wątek. Tutaj podaję callbacka parse item, żeby tam wejść sobie w funkcji parsującej. No ale zapomniałem na przykład dać follow true. No i w tym momencie, jak na przykład mamy forum i na przykład nasz PyWaw jest super co by na to, mamy stronę pierwszą, drugą, wielokropek, 20, 21. No to w tym momencie się nie wejdzie do tej tej trzeciej czy piątej strony. Zapuściliśmy sobie, poszliśmy sobie, czy zaczęliśmy robić coś innego, a potem okazuje się, że mamy 1/10 chorą, tak? Więc to znaczy taki follow through. Raz ktoś mnie zapyta, nie wiem, jaka jest wydajność. Jaka jest wydajność? Dokładnie. Powiem tak, nie było tego follow through drugiego i on po prostu przeszedł tylko w część tych stron. No wyszło mi, że mam w godzinę czy dwie godziny zrobił cały crawling całej strony, wyszło 7 MB linku, tak? Test. Wszystkie były prawidłowe, ale po prostu brakowało tego, o którym wspomniałem. Jak zachowałem tą uzupełnioną regułę, no to tak powiedzmy, jak się sprawdziłem, że weszło w to, co chciałem, żeby weszło, ale się nie skończyło po całej dobie i po całej dobie nie miałem, nie wiem, kilkuset megabajtów, tylko miałem 20 megabajtów, tak? Więc tak to wygląda z kontrolowaniem, że jest to zawsze co strona tak naprawdę, czy może nie co strona, ale co jakiś tam engine forumowy, co jakiś tam jakaś tam CMS-ik jakiś inny, to troszkę inne magia. No a tak czy siak, tutaj właśnie wygląda tak, że chodź mi po wszystkich stronach, które wychodzą z forum YouTube, parsuj mi wszystko, co jest w YouTube. To tutaj mamy. Tu zrobiłem jakiś taki świetek, żeby pokazać, że można wykorzystać XPath selektory. Oczywiście można wykorzystać Beautiful Soap i co wy tam chcecie tak naprawdę. Tutaj w tej strukturce jest zgody, że sobie jakieś tam TD, w klasie body line, table, forum line, a potem sobie idę, że forbi, zgody. Tutaj sobie wyciągam jakąś tam, coś tam table ekstraktuję, zapisuję to jako body, link to response.url, oczywiście jest to response.html-owy. Jakiś items append, return items. I sobie tak jedzie to potem i mam wtedy taki pliczek items.json, który tam może widzieliście na poziomie folderu spiders. Może pokażę, jak to działa troszeczkę. Jakaż deduplikacja tutaj jest? Duplikuje się jak cholera, tak naprawdę. I są na to sposoby w rodzaju middleware w Scrapie, żeby właśnie tych duplikatów nie było, ale też nie należy temu wierzyć, tak naprawdę. Bo nie ma duplikatów, to znaczy, że dwa razy wszedłem na jakąś tam stronę www, prawda? Z dwóch różnych linków można na to samo. A można zrobić nawet z pięciu różnych linków, tak. Mało tego. Już miałem takie doświadczenie, że jest sobie forum i mój spider wszedł w takie strony, w jakie użytkownik by nie wszedł, tak naprawdę. Które też się mogą duplikować, bo są takie śmieci, które zostały wyrzucone, ale jakoś tam wszedł, więc... No, masz treści, też w tych itemach można dobrze. Można to kombinować na wiele sposobów, jeśli chodzi o usuwanie duplikatów, nie wiem, czyli najprostszym jest po prostu zwykły sort unik, unixowy na przykład, żeby sobie... Ciężko jest to powiem. Ale szybki jest, ale po prostu szybki, to jest to. Ale przecież tutaj można się zbierać i można mieć bardzo różne podejścia. Już na Scrapy, już nie będę produkować tego całego item JSON Scrapy Pro. Nie mogę tam pokazać jakiś Scrapy. Czy nie mam jakiegoś głupiego warningu? Coś mi się nie podoba. No trudno. Tylko jeśli sobie tutaj wszystko ok, to wtedy by się wypisała po prostu wszystkie spidery, jakie są w ogóle spider. Trudno.
sobie zaczyna tutaj działać. No i tutaj właśnie zaczyna tam coś królować. Aha, to pewnie nie ten spider, co chciałem, bo jest invited spach. No, najlepszy przykład. Bardzo ładnie te stronki przelatują, ale tak naprawdę, mimo że jest taki piękny, jak się to szybko króluje, to tak wcale nie jest. Wspaniale. No cóż, fej, jeśli chodzi o to. Może tak na szybko... Widzimy items JSON. Widzimy jakiś items JSON. I starałem się tutaj to za bardzo. A właśnie, nawet sheet jest jakiś. Więc tutaj ten spaw selector mi zrobił oczywiście puste, bo nie ma. Link zapisał mi ten budynek, po którym wchodzę. No nic, prezentacja mi nie wyszła. Trudno. Może spróbuję... Zobaczę... Aha, to jest tylko link za to. Przemy ładne to są. Niestety. Została nagrana na kamerę. Jak jestem mądry. No, ale jeszcze pokaż źródło tej przerobionej wersji tej ulki. Czy ona się różni? Znaczy coś tam przemiłem się, tak naprawdę jakie są... Jakie zjebanie się tak naprawdę w konstrukcji. Przepraszam, czekaj. Ale tak naprawdę prawdopodobnie więcej czasu tutaj spędzasz na samym parsowaniu. Na parsowaniu to jedna rzecz, ale już się wprawię to na królowych rulesach. Które właśnie powiedziałem, że mogę w coś nie wchodzić na przykład. To prawda jest... Czy ograniczasz? Wbrew pozorom to jest banalny przykład z tym forum wiotowych. Bo ta struktura tych PHP forumów engine'owych i tak dalej jest taka dosyć znana, ale jak wszedłem na jakąś stronę, to po prostu dzień kombinowałem, jak to cholerstwo ściągnąć, tak żeby było dobrze i na później nie udało. Więc to jest bardzo zależne od domeny, jak to ktoś zrobi i tak dalej. Tutaj widzimy, że coś się zakończyło w tej chwili, już widzą jakieś różne statystyki, są wypluwane. I jak to ściągnięte i tak dalej. On to oczywiście robi tam czystym HTTP-em, tak? I nie odpala żadnych JavaScriptów. Jeszcze raz. On nie odpala żadnych JavaScriptów. Zaraz powiemy o JavaScriptach właśnie. Tak, Scrapy ogólnie jest o tyle fajne, że powiedzmy jakoś to działa, ale na pytanie o JavaScript, to jest bardzo dobrym pytaniem, to Scrapy tego po prostu nie ma. Tyle. Ale Scrapy sobie radzi w jakiś tam sposób. Takim sposobem jednym jest znany wam Selenium najzwyczajniej w świecie. Czyli wy i nici tego naszego trollera sobie tworzymy, czy to prawo, który Firefoxa sobie to strzelił, wybierają Firefoxa z tego profilu. I tutaj dla kulturki ten za funkcję, która jest włana na końcu, ale jest tutaj właśnie ten item, tu Selenium, find element by ID i coś tam. I to jest jeden sposób, żeby sobie radzić, a jest drugi sposób, czyli tak naprawdę. Ja znalazłem blog jednego gościa, który się tym zajmuje dłużej niż ja, to on tak naprawdę skorzystał z Pythonowego bindingu do WebKita, do Qt WebKita. I on sobie właśnie z właniem JavaScriptu radzi przez WebKita tak naprawdę, a nie przez Selenium. Kolejna sprawa, że też kurczę, mi zależało przez mojej pracy na znalezieniu dużych ilości tekstów, takich jak forum. A jeśli mówimy o Selenium, to kurczę, gdzieś sam już ten zbyt musi wynosić kilka sekund tak naprawdę. Więc nie ściągnąłbym tak dużo tekstów, jakbym chciał, z starych, dobrych, statycznych, HTML-owych forów tematycznych, prawda? Więc też tak bardzo się w to nie zagłębiałem, choć wiem, że będę musiał. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Chciałbym jeszcze pokazać bardzo prostą rzecz. A może, kurczę, to może mi wyjdzie. Nie wiem, czy kojarzycie taki serwis jak Diaspora. Nie wiem, czy problem być 5 minut. Chodzi o to, że o ile JavaScriptu w Scrapy nie ma, to możliwości logowania się na różne stronki, żeby iść dalej i tak dalej, to już w Scrapy nie jest. Jest to po prostu proste. Ja sam pokażę. Tak naprawdę jedyna różnica polega na tym... Tutaj taka uwaga, zaraz powiem tak
zaczynam może od środka, ale też będziemy was zanudzać. Jeśli w ogóle nie chcemy, na przykład chcemy rekurencyjnie sobie się bawić tym wywołaniem stron i tak dalej, to możemy sobie użyć tylko base spider, żadnych crawling toolsów nie ma, bo nie jest crawl spiderem. I tutaj akcja jest tego typu, że co trzeba zrobić, żeby się zalogować. Return form request from response. Przesyłamy taką datę z takim userem, z takim passwordem. Bierzemy callback self, to jest nazywam after login. No, jak tu widzicie właśnie te gwiazdeczki, właśnie się udało logowanie, gdyby się nie udało, to było kolejny password. Więc przeszło dalej. No ale na diasporze jest JavaScript i byśmy dużo nie zobaczyli tak naprawdę. Czyli ta nagłówka, że diaspora i że jest super diaspora, ale żadnych tam statusów ludzi czy takich rzeczy byśmy nie obejrzeli. No chyba, że tutaj te wspomniane nie czy... Zresztą minęłem. Ok, tu instalacja ORM, no to tak wam mniej więcej pokazałem, że to jest tak ten dany wtedy item od link na przykład zdefiniowany w tym item z to jest tak naprawdę do tego, co będzie zwracane, tak? Tak, to jest to zwracanie. To jest tak, że na przykład w JSON, żeby mieć JSON, prawda, to ten link body detail, prawda, jest w JSONie, albo ten... Oprócz JSON-a co potem wypróbować? Oprócz JSON-a jakąś tam CSV-kę, jakieś tam jeszcze chyba jeden inny format, ale naprawdę Scrapy jest przystosowany do tego, żeby wypróbować JSON-a tak naprawdę. No to równie dobrze można to prosto chyba przerobić, żeby jakieś no, insert robiło. No może, tylko tak defaultowo patrzę, teraz sobie szybko chciałem mieć dużo tekstu i nie bawiłem się w jakiś swój dealer czy swój jakiś tam za takie ta. I nawet nie zależało mi akurat w tym momencie na bazie danych, żeby to już sobie do bazy danych. No to o czym mówiłeś, jeżeli chodzi o duplikaty? Prosta sprawa, zamiast pójść do JSON-a, pójdziesz do bazy danych. Pójdziesz do bazy danych załatwia za mnie sprawę. No też jest no, to tak, taki sposób, nie? Ale no mówię, zależy od tego, czego potrzebuję. Ale ja właśnie nie chciałem za bardzo bazy danych. Chciałem bardzo dobić się tekstu. Teraz, taka sprawa. Może poznajcie imiona lkp.pl. On mi posłużył do tego, żeby sobie zrobić proxata. I jest odpalenie Scrapiem, żeby było wiadomo, że to jest Politechnika, a nie my tak naprawdę. No to ten TSOX Scrapy Crawler Spider. Jak sobie zainstalujemy TSOX, no to przynajmniej w Ubuntu tak jest, etc. TSOX Conf. Wydajemy sobie na końcu te trzy gminieczki i możemy bawić się w takie proxy. I tutaj jest taka uwaga, że trzeba się zająć u siebie. Ale tak naprawdę, jeśli mamy jakieś takie forum statyczne, no to super, ale jak mamy Twittera, to praktycznie możemy takiego zżynę robić czasem 20 sekund, tak? Więc jedynym sposobem, żeby robić to efektywnie, to mieć tak naprawdę proxy network i mieć, nie wiem, kilkadziesiąt adresów IP i w ten sposób brzmąć. I tak naprawdę tak robią crawlerzy, mają proxy network, na który mają kilkadziesiąt IP wykupione. Jakoś tak lepiej wykupione, bo wiem, że jakiś hak się wszedł do PAP-u, do Polskiej Agencji Prasowej, to po prostu PAP zatrudnił jakiegoś wielkiego specjalisty, poszedł do tego proksiaka, zapłacił i proksiak dał adres gościa, tak? Zawsze użyć Tora po prostu. No, albo sztuczne. Wszystko można używać, ale... Tak, że cięstosie to się używa różnych klas. Znaczy, gdybym chciał te naprawdę sporo ilości tekstu przez Tora przesyłać, no można, oczywiście, że można. Zwłaszcza jak jest się w prywatnej firmie, a nie w korporacji. No ale tak czy siak, taki sposób prostego proxeta, a nie proxy networka. Tutaj to szalenie, o którym powiedziałem. Wnioski, no właśnie problematyczne, bo ten problem jest szalenie się z tym barsowaniem, ale tak trzeba. JavaScript, możemy się posilić Selenium, czy możemy się posilić WebKitem, ale w samym Scrapie tego nie ma i nie będzie tak naprawdę, ponieważ robienie właśnie tych rzeczy jest, oznacza to, że nie mamy tak naprawdę czegoś szybkiego, tylko mamy coś, co jest może bardziej funkcjonalne, więc wątpię, że to sobie zrobić. No chyba, że zrobiliby nowy spider taki specjalny, że on jest wolny i takie rzeczy, ale jakoś nie widzę tego w myśleniu.
I co jeszcze nad czym się warto zastanowić? Tutaj powiedziałem, bo tutaj picie. Kolejna sprawa taka, że już patrzyłem na wrażenia regularne i na właśnie wybieranie z tego tekstu. No to wszyscy dla nas tak overflow, to taki pięknie widziałem post, który miał 1000 lajków, że w ogóle używanie wrażenia regularne do HTML-a to jest zło, i w ogóle piekło, i lawa leci, i w ogóle dzieci umierają, i koty umierają, i psy umierają, i wszystko umiera. Ale przy landscape'ach, taki właśnie, że potrzebujemy dwóch danych, a nie, że mamy strukturę całej strony, to wrażenie regularne są tutaj całkiem tuszące, ponieważ porównanie wykorzystanie wrażeń regularnych do Wikipulsofa to jak 40 milisekund do 54 tysięcy milisekund, 54 sekund. To wiadomo dlaczego tak jest, no robimy całą strukturę doma w Wikipulsofie, a w wrażeń regularnych się cięło. No. Ale Wikipulsof właśnie korzysta z wrażeń regularnych. No ale on buduje sobie strukturę, no tak, nie korzysta to z tych. No tak, ale to jest o tyle wolniejszy od prawdziwego, normalnego parsera HTML-a, dlatego że korzysta z dziwnych wyrażeń regularnych, które robią dziwne rzeczy, próbują robić. Tutaj to było względem Beautiful Soul, względem XML-a. Nie, dzisiaj, że jak zrobisz jedno wyrażenie regularne, a 10 tysięcy, to będzie źle. Ja nie mogę, że ty robisz wchodzić w te trzecie, na tym się podoba. Ja nie wchodziłem, po prostu stwierdziłem, że jest to swój wolny. I tyle. Tutaj przy takich one scrape'ach, takich, że posunie nas trzy dane ze strony, autor albo tekst, kiedy on to napisał, no to proszę bardzo, jeśli chcemy robić całą baskę, taki wrzut takiej strony, to wtedy oczywiście, że to będzie tylko są. Co można by jeszcze powiedzieć? Można by powiedzieć tu o obecnym podpowiedziach, powiedział o site scraperze. Wiele chcę to przetestować, jest to biblioteczka zrobiona przez jakiegoś Australijczyka. I ona właśnie to jest jakaś odpowiedź na pytanie tego krzenienia się z ekstrakcją z HTML-a. Otóż nie, oni nie patrzą na to w ten sposób, że a w jakim TD, czy w jakim tabu, czy w czym tam jest tekst, który nas interesuje. Oni sobie patrzą, że jest taka strona, która ma jakiś taki tekst, który zawsze na tej stronie będzie, tak można sobie założyć. Bierzemy tą stronę, bierzemy ten tekst i niech ten site scraper sam zrobi wyrażenia regularne. I sam ściągnie na przykład ten tekst. Nie wiem, czy to akurat ta funkcja ściągania tekstu jest w tym sensie zawarta, ale sam pomysł na to, żeby to on się dostosowywał do zmiennej warstwy prezentacji, jaką jest HTML i w tym momencie wykorzystanie do tego, że strony teraz się zmienia co miesiąc, żeby było ładniej, no jest to coś ciekawego tak naprawdę, można być takie troszkę odwrócenie. Zwłaszcza jeśli interesuje nas ta strona w dalszej przyszłości niż jedno zarznięcie, co tam nas interesuje z tej strony. O czym nie powiedziałem? No właściwie też nie o wszystkim nie powiedziałem. Web service jest w Scrapy zawarty, nazywa się Scrapy, a jest oparty na Twistedzie, więc pewnie kojarzycie. Ciekawe to nawet wybiega, czy od sieciówki. Middleware właśnie do usuwania duplikatów, extensions do dodatkowej funkcjonalności tych spiderków, inne rodzaje spiderów. No co, ale tak naprawdę, nawet nie warto, o tym naprawdę bym nie powiedział, nawet gdybym miał czas się przygotować, bo bym nie mówił wam. Czy na przykład obsługują inne protokoły, aniżeli tylko HTTP? Znaczy to jest jakiś CSV spider na przykład, albo XML spider, no to nie ma co. Sygnały emitowane czy po Skype jakiemuś itemu, czy po tym, co się zdarzy. Pipelines, tutaj rzuciłem miłość linkę, ktoś sobie wykorzystał, właśnie żeby te itemsy spadały do tej bazy danych. A to tutaj MongoDB. Kwestia kilku linijek liczbowo-konfiguracyjnych i tutaj kilku linijek do walidacji właśnie tych itemów i to będzie działać sobie. To tyle. Dzięki.